brałem już powiedzmy 2-3 razy udział w takim większym przedsięwzięciu z orkiestrą. I dla mnie i próby, i sam koncert jest. Mam takie wrażenie, że ja w ogóle nie gram z nimi, że ja gdzieś tam stoję sobie na tym piedestale, ale że my ze sobą jakby nie gramy, bo tak trudno jest też fizycznie to nagłośnić, żeby każdy instrument do ciebie docierał, żebyś ty się sam czuł jako odbiorca swojego wykonania. Więc z tym mam jeszcze problem. Być może to jest to kwestia takiego ogrania się. Natomiast co do samego aranżu, to jestem nawet troszkę dumny z samego siebie, ponieważ zrobiłem taki właśnie przedwstępny aranż tego utworu, jak on ma wyglądać, jaki ma mieć charakter, początek, powiedzmy, i zatrzymania w nim. I Adam, który, jak wiadomo, jest wybitnym aranżerem i dyrygentem, i ogólnie muzykiem, on na to przystał i mu się to nawet spodobało, więc dużo z mojej inwencji w tym utworze, oprócz samego zaśpiewania utworu, który też, nie oszukujmy się, nie jest takim utworem typowym dla wokalisty, który może rozwinąć skrzydła gdzieś w refrenie na przykład. Raczej chórki tam mają robotę, zresztą tak też było w Republice, ale ja lubię takie utwory, gdzie właśnie za przeproszeniem nie pałujemy się swoją skalą głosu, tylko raczej wjeżdżamy emocjonalnie w to, co się w nim dzieje. Więc ja się bardzo cieszę z tego utworu i cieszę się, że zostałem też dopuszczony, żeby zagrać solówkę. Że dużo ludzi, szczególnie właśnie młodych, dowie się o istnieniu tych utworów i być może zespołu Republika, bo nie oszukujmy się, no, my jesteśmy już trochę starszymi gośćmi, a młodzież nastoletnia, podejrzewam, że nie zna tych kawałków, że może nawet w ogóle nie wiedzieć, kto to jest Grzegorz Ciechowski. Taka smutna prawda, ale wydaje mi się, że jest prawdopodobna. Natomiast czy jest sens robić covery dobrych utworów? Wydaje mi się, że zawsze jest sens. Natomiast w przypadku Republiki, ja takie też mam odczucie, bardziej niż w przypadku, powiedzmy, coverowania innych artystów, jest to dosyć trudne, ponieważ ta maniera w głosie Grzegorza, ta histeria, ten taki niedoskonały wokal, ale bardzo, bardzo emocjonalny, przeżywający każde słowo, jest trudny tak naprawdę do zrobienia z tego dobrej interpretacji. Czy moje wykonanie przekona kogoś do tego utworu? Tego nie wiem. Natomiast cieszę się, że mogłem mieć właśnie swój wkład w aranżację i mój pomysł został przez pana dyrygenta Adama zaakceptowany, co też mnie cieszy. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam, jak woda będę cię całował. Tak długo czekam.